Witamy w kolejnym odcinku This is Backstage TV. Dzisiaj jest z nami ten typ mes, Piotrek. Mam dla ciebie wywiad niespodziankę, jako że po wydaniu płyty Ała już było i przed było bardzo dużo wywiadów, więc stwierdziłem, że ciężko mi będzie wymyśleć nowe pytania, to ten wywiad będzie takim swoistym tribute. Tutaj jest 20 tytułów twoich kawałków, które są moimi ulubionymi z wszystkich twoich płyt. Do każdego z nich wybrałem jedno pytanie, które mniej lub bardziej nawiązuje do tego kawałka. I ty będziesz losował te pytania i będziemy wspominać w tym wywiadzie. To był dość długi wstęp z mojej strony, ale możemy zaczynać. Także tutaj są z wszystkich, tak mi się wydaje, że z wszystkich twoich płyt pytania, więc możemy zaczynać. Jedziemy. Wow, rok później. Tak jest, rok później, czyli zaczynamy od Wrocławia. I pytanie do tego kawałka jest takie, gdybyś mógł sobie wybrać jedną dowolną na świecie osobę, z którą chciałbyś porozmawiać i zagrać w kości lub w pokera, kto by to był? W kości lub w pokera? Moje umiejętności gry w kości są żenujące, tak jak freestyle'u, więc pokera kiedyś coś, ale bez sensu. Także dobierałbym to pod kątem spędzenia czasu z tą osobą, więc na przykład to by była jakaś, nie wiem, dziwna, bardzo sławna wokalistka na przykład. A masz jakiś pomysł? Edyta Górniak z Polski na przykład, a z USA albo Wielkiej Brytanii chyba Beyoncé. No, coś Beyoncé z pokera brzmi całkiem nieźle. Tak, ale żeby... Kurde, żeby tak... O, za Zillią Banks. No. Tak. Dobra, no możemy losować dalej. Niektóre będą faktycznie, wiesz, niektóre odpowiedzi będą krótsze, niektóre pewnie będą dłuższe, A co ale... z tym pokerem? Jesteś jakoś w... Nie, tylko tak mi się skojarzyło z teledyskiem. A, jasne, oczywiście, tam był taki rzut kośćmi w ogóle, tak. W slow motion i tak dalej. Tak, duże tak, budżety, tak, wrocławska ekipa, tak, trzynastka bodajże, tak, tak się jest, nazywała. Trzynastka. Tak, tak, bardzo... precyzyjnie i pomysłowo zrobiony teledysk, no. No, na tamte czasy chyba ten ekran LED-owy, nie? W tle, te creepwalki, no i ty chyba też w dresie po raz kolejny. Tak, w teletubisiu tak zwanym, no. super, super, welurowy dres, moro. Polecam, jak ktoś lubi takie rzeczy, to polecam. A teraz utwór współczesny, Molza. Tak jest, czyli przenosimy się sporo lat później i tu jest takie pytanie, czy masz miejsce, do którego lubisz uciekać, taką swoją, powiedzmy, nie wiem, nazwijmy to świątynię dumania? Tak, zdecydowanie. W Warszawie jest to kibel po prostu, albo wanna, a w skali Polski to są Mazury albo Kłodzko. A masz często okazję bywać? Tak często, jakbym chciał, to nie. Na Mazury jeżdżę kilka razy w roku, tam mamy taką sytuację półrodzinną, załóżmy, jest tam taki dom, kto ma klucze, ten jedzie. Nie jest to mój osobisty dom, ale mamy do niego dostęp. No i tam dzieją się wielkie rzeczy, jeżeli chodzi o wypoczynek, jakość powietrza, jeżeli chodzi o inspiracje takie wsiowe po prostu, wiesz, jest jeden sklep i to mały, także takie sytuacje wiejskie. Ale to bardzo inspirujące. Wiejskie rzeczy takie, które, że co stanie się na Mazurach, to zostanie na Mazurach? Mam nadzieję. Nie, nic tam chyba nie nabroiłem strasznego. Jeżeli nabroiłem, to znajebałem się w czterech ścianach tego domu, albo w ogrodzie tego domu, albo nad jeziorem. No, nie chodziłem tam, nie awanturowałem się po wsi. Także... A Kłodzko? No cóż, tam nie mam żadnych swoich tajnych miejsc. Po prostu nocuję sobie raz na jakiś czas w hotelu, jest spektakularnie, jest to naprawdę urokliwe miasto. Twierdza? A twierdza jest taka, wiesz, turystyczna, tam też można przysiąść z piwkiem czy coś, ale te ulice brukowane, kamienice, jeszcze jak jest deszczyk i one się pokrywają taką warstwą wilgoci i odbijają światło przez to, to jest malownicze niesamowicie i też pokazuje... ten inny zabór po prostu. Tam byli inni ludzie to kontrolowali niż w Warszawie, więc zupełnie jest inna gra. Okej, myślę, że możemy losować dalej. Zabawa trwa. Zabawa... Ja w ogóle jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego. Ja jestem po prostu, wiesz, z próby, z koncertu i jestem taką... O, ja jestem... To jest nasz bus. To jest Wrocław. Ten bus przyjechał do Wrocławia właśnie bardzo niedawno. I każdy z członków zespołu wyszedł i wszyscy są mniej więcej w tym stanie. I mamy jakieś 2 godziny, żeby zrobić z siebie to na wieczór. Czy też raczej to. A na razie wszyscy jesteśmy tacy, więc proszę wybaczyć taką dosyć niewyspaną formę. Ale mimo to love your life cały czas. Tak, i pytanie dość dosłownie dotyczy tego tytułu. Za co ten typ mes kocha życie?
za... za co kocham życie. Za swoją rodzinę, za muzykę, którą mogę tworzyć i mogę też odbierać. Jako słuchacz jestem taki, wiesz, jak mi się spodoba jakaś piosenka, to mogę słuchać 10 razy z rzędu i ostro się wzruszać. Za dobrych ludzi i za sztukę, tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś się dzieli swoją sztuką i ja go nawet nie znam, jest, nie wiem, już nie żyje od 300 lat, albo zróweczko, albo zrobił właśnie film i on też mnie bardzo poruszył, no to są takie sytuacje, żeby kochać życie. No i też przyrodę, ale do tego trzeba mieć, do tego trzeba być poza miastem i trzeba mieć to swoje miasto zamknięte. Lepiej i skuteczniej wypoczywać, a nie wyjechać na Mazury i, wiesz, odpisywać na maile z Warszawy, no bo to jest jakiś po prostu dramat, nie? A czy właśnie poruszyłeś ciekawy wątek właśnie odnośnie tego, że od 300 lat ktoś nie żyje, a dzięki sztuce można dalej być z nim? Czy czasami myślisz o swoich kawałkach w takiej perspektywie? Na przykład, czy ktoś będzie ich słuchał za x, powiedzmy 10 lat i co będzie o nich myślał? Znaczy, aż tak nie przeceniałbym tych utworów, że one przetrwają setki lat, ale przynajmniej nie chciałbym, żeby stanowiły no, jakiś przypał dla moich potomków, na przykład dla tej części rodziny, która mnie przeżyje, i no, żeby nie było przypału, bo to ja jednak jestem za tym, że mimo tego, że umieramy i nie wierzę w życie pośmiertne, to no, może zostawić po sobie dobre wspomnienia i jakiś styl życia, z którym się kojarzysz, i to zostanie po tobie. Ty chyba wsiądź wygodniej, bo tą kulę możemy tutaj, będzie nam wygodniej. Bardziej tajemniczo. Tak, możesz losować kolejne. Będzie, nie wiem, czy wylosujemy wszystkie, zobaczymy, jak będzie nam szło, ale... Ojej, teraz będzie poważne. Tak, teraz będzie poważne, ale oczywiście nie będę nawiązywał do tamtych... Państwo nie widzą, to trzeba powiedzieć. To jest Nagła Śmierć, jeśli ktoś nie pamięta, bo to też tak, w ogóle ten pomysł mi się wziął z tego, że... W wywiadach ostatnich, które z tobą widziałem, właśnie dużo, często padał wątek tego, że twoje ostatnie płyty pozwoliły ci bardzo rozszerzyć publikę, przez co wiele osób w ogóle nie pamięta cię z tamtych czasów. Tak, nie? Dlatego właśnie postanowiłem trochę powspominać. No i właśnie ta Nagła Śmierć, no, czyli tak, pamiętna seria disów z kolegą o podobnej ksywce, ale moim pytaniem miało być, co się w ogóle stało z bifami i z disami w Polsce i w hip-hopie? W ogóle, wiesz, no nie uważasz, że tego nie ma, że to kiedyś był taki piękny, bitewny element, a teraz wszyscy jakby zmiękli? Nie jest mi to do niczego potrzebne tak naprawdę. To jest ten rodzaj rozrywki, który ja mogę sobie zapewnić w inny sposób. Także nawet jeżeli jest bif, ostatni bif jaki śledziłem, to był bif Tedego z Peją i to chyba pierwsze dwa utwory tylko. To nie jest ten rodzaj rozrywki, którego ja sobie nie mogę zastąpić. Wolę poświęcić ten czas na oglądanie, nie wiem, jakichś dobrych stand-upowców albo odkrycie sobie jakiegoś nowego serialu. Taka prosta rozrywka, która... takie igrzyska. Wiesz, o co chodzi? Ale to da się chyba zmienić. Nie potrzebuję tego za bardzo. Także te bify są. Ludzie mnie pytają czasem o to, ale ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ponieważ nie śledzę tego. Czasem znam i jednego, i drugiego artysty. Nawet nie wiedziałem, że mieli konflikt. I to wciąż jest dla mnie po prostu skrajnie bez znaczenia. Nie zamierzam poświęcać czasu przed YouTube'em na to, bo nie. No, wolę sobie posłać jakieś płyty. To chyba faktycznie znak czasu z twojej strony, nie? Nie, no... Po prostu, no to by musiały być nie wiem jakie gigantyczne ksywy, żebym był aż tak zainteresowany, jak przebiegnie ich konflikt, żebym poświęcił temu czas. A jeżeli ktoś jest jakimś kompletnym no-name'em i chce, żeby ludzie go słuchali, to mojej uwagi po prostu tym nie zwróci. Zwróci moją uwagę świetnym singlem, ale też singlem nie do końca. Co ja zrobię z singlem? Ja sobie, wiesz, bez względu na to, czy to są czasy płyt CD, czy to są czasy odpalania Spotify'a w samochodzie, to co ja zrobię z jednym singlem? On mi się będzie ciągle odpalał w kółko. Ja nie chcę klikać podczas jazdy, więc ja potrzebuję albumu. Potrzebuję czegoś, co jest dźwignięte w całości, albo nie dźwignięte, więc ja nie potrzebuję nawet jakiegoś takiego fiery singla. A jeżeli na YouTubie, to wolę z klipem i żeby to nie była część bifu. To ciekawe, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że któryś z amerykańskich raperów, nie tam, który powiedział tak właśnie niedawno, że problem z hip-hopem jest teraz taki, że nie wydaje się płyt, tylko single, nie? Że jednak brakuje tej takiej formy pełnej muzyki jednak coraz częściej. To wszystko zależy od tego, jaki kto ma cel. Jeżeli ktoś chce być gwiazdą Instagrama, jeżeli ktoś chce zgarnąć szybkie pieniądze, jeżeli chce zgarnąć szybką popularność i mylić ze sławą, to
takie proste rozwiązania typu hit single i tak dalej, one hit wonder, co kiedyś było straszną obelgą w świecie muzyków, jest dla niego dobrym rozwiązaniem, tylko no wiesz, no nie ruszy w trasę z jednym kawałkiem, nie ruszy w trasę nawet z trzema. Także może oczywiście zrobić taki show, że to trzy numery i tak dalej, ale ludzie będą pytali, no dobra, co dalej, no ziom, no, jakby, okej, raz przyjdzie do danego miasta i zagra te trzy kawałki, no nie zrobi tego, wiesz, nie zbuduje na tym na przykład 2 lat życia, a ja staram się jednak ciągle myśleć, nie wiem, 5 lat do przodu minimum, także no dobra. Kto lubi, każdemu, wiesz, według potrzeb w show biznesie. Dobra, możemy wymyślać dalej. Słusznie chcesz nadać dynamikę moim okrągłym zdaniom, a ja tu się, wiesz, obsrałem. Nie ten sam ziom. Tak, nie ten sam ziom, to w sumie dość płynnie nawiązuje do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, no, że jednak często się chyba pojawia to, nie? Że to już nie ten mes, gdzie jest ten zły mes, bezczelny mes, w ogóle reagujesz na to jeszcze? Reaguję. Wiesz, nagrałem bardzo dużo utworów, które dowodzą, że ten styl został w jakiś sposób odhaczony. No to nie jest tak, że nagrałem na przykład właśnie jeden singiel, a potem już nie było żadnych takich bezczelnych, bragowych numerów, tylko było ich pewnie ze 100 albo, no nie wiem, z 70 może. Także nie czuję, żebym komuś, że tak powiem, wisiał niespełnioną obietnicę. Okej, ale... Czuję się fair. Ale uważasz właśnie w ogóle, jak w ogóle podchodzisz do tego, że do tych zarzutów, nie? Że ktoś się zmienił, bo no, to chyba powinno być normą, a mam wrażenie, że dalej, nie wiem, czy to dotyczy tylko naszej publiki polskiej, czy też za granicą, że jednak wszyscy ciągle mam wrażenie, że chcieliby 10. raz dostać tą samą płytę. Znaczy nie wszyscy, ale wiele osób. To jest mocno... To zależy od każdej sceny, każdego specyfiki, każdego narodu. Ja się tym specjalnie nie przejmuję. Inaczej jest w Stanach, na przykład w LA są 2 stacje radiowe, rapowe, znaczy takie 2, które sobie odkryłem. I na jednej jest hip-hop dla 16-latków, na drugiej jest hip-hop dla 30-latków. Są tacy artyści, którzy lecą na jednej i na drugiej stacji. I jest na przykład Kendrick Lamar, który nie leci na żadnej. Ponieważ mimo całej popularności i ogromnego szacunku, jakim jest otoczony, zrobił właściwie jazzowy album i ona się Pimp a Butterfly nie wpasowuje w ramy ani jednej, ani drugiej stacji. To, co też jest niesamowite, że on się zdecydował na tak trudny album, będąc tak popularnym, będąc jednak afroamerykaninem, gdzie jednak liczy się hajs i wiesz, ten taki pojmowanie sukcesu przez i tak, ale i tak dopiął swego. Także z tym nadążaniem za zmianą, jakie było pytanie? Aha, że często się pojawia ten sam ziom. Nie, no nie jakoś bardzo często, no wiesz, ludzie, którzy nie chcą słuchać mojej muzyki po zmianach, naprawdę mogą sobie zostać ze starą muzyką i też zachęcam ich do śledzenia jednak mimo wszystko dalej moich różnych wygrzewów, bo jest taka jazda ze mną, że nie wiadomo, co mi strzeli do głowy i może następny album będzie klasyczny, ale nie dlatego, że ktoś podchodzi i pluje mi do ucha najebany, że on chce taką płytę, to niech sobie kurwa nagra, no ja nagrywam płyty, gdzie to ja muszę podejść do mikrofonu, ja potem miksuję te wokale, potem je oddaję Szogunowi i ja muszę czuć, że jestem w 100% szczery ze sobą, no że ja... To wiesz, mówię do ludzi, nie mogę nie wierzyć w coś, co mówię, bo 17 nasranych typów po koncercie na festiwalu rapowym zacznie mnie męczyć, że to już nie ten sam ziom. No ja muszę być szczery przede wszystkim wobec siebie. Niewykluczone, że na tle się zmęczę jakimiś poszukiwaniami, na tyle stwierdzę, że ten etap na razie odkładam na bok, że odnajdę się w prostych rzeczach. Zobaczymy. Na razie w domu mam sampler, a na scenie mam wspaniały band, który naprawdę czasem mnie wręcz rozczula. Jak grałem cover Tribe Called Quest, to ja jestem blady. No. Dobra, wracamy do maszyny losującej. Sztos. Ojej! Tenty. Tak, czyli moda. Jako, że ten typ, czyli no, jeśli ktoś nie wie, tak, no to pamiętny single z Redem, czyli Przyczepa, Kanapa i Ortalion. No a teraz jednak poszedłeś w zupełnie inną stronę, tak, już odchodząc od muzyki twojej, no ale to chyba nie znam rapera, u którego to aż tak bardzo się zmieniło jak u ciebie. No i też cała alkopoligamia chyba wyznacza w naszym hip-hopie trochę inne trendy i muzycznie, i modowo. Na to liczymy. Poza tym, no to kwestia ubierania się i kwestia
wiesz, stylówki była czymś kompletnie innym wtedy w Warszawie, kiedy to nagrywałem. Czym innym jest teraz? Teraz zastanawiasz się, czy ubierając się w dany sposób, nie wydasz się być może trochę nie w czas, być może nie dostarczy ci to odpowiedniej porcji popularności, na jaką liczyłeś. To są wszystko jakieś takie, wiesz, tak powierzchowne konsekwencje bycia dobrze lub źle ubranym, moim zdaniem. Wtedy tą konsekwencją był wpierdol na ulicy po prostu i wiesz, no, szedłeś gdzieś, byłeś ubrany za dobrze, to spotykało cię zło. Na zasadzie, czy ty myślisz naprawdę, dobrze ubrany młody człowieku, że jesteśmy już w Europie i naprawdę każdy może wyglądać jak chce? Nie, jesteśmy w Warszawie lat bardzo wczesnych 2000, gdzie zaraz zostaniesz obrabowany z tych rzeczy, chodząc nieodpowiednimi ulicami w drogich ciuchach, ponieważ jesteśmy kurwa jeszcze w fazie biedy. I to był kryzys i to była Polska w ruinie wtedy. Nie w ruinie dlatego, że ktoś chciał, żeby ona była w ruinie, tylko że podnosiła się po x latach komunizmu i starała się znaleźć jakiś pomysł w ogóle na siebie. I to były konsekwencje złego ubioru, więc no wiesz, to co się teraz dzieje ze stylem, to jest po prostu bardzo rozdęta sytuacja i też czasami niepokojąca. Podobają mi się niektórzy amerykańscy raperzy, którzy łączą niesamowicie uliczny styl, ale też taką ponadczasową elegancję, że jak zobaczą te zdjęcia za 10 lat, to nie będzie, wiesz, wow, jakieś wiesz, dziwne natapierowane włosy. I są tacy goście, którzy mnie przerażają, jak Vic Mensa, który uwielbiam jego single, a maluje oczy na przykład. I to nie zawsze idzie w dobrym kierunku, natomiast ja mam na to wyjebane, staram się mieć klasyczne sytuacje ubraniowe w życiu. Jakby płonęło moje mieszkanie i wjechałyby czołgi, to wziąłbym, wiesz, dwie marynarki od Klimka, notabene z Wrocławia, szyte na miarę i dobre skórzane buty i spierdalał z tym dobytkiem, no. Nie zastanawiałbym się, czy, wiesz, dobieram modne rzeczy, tylko te, które są na pewno przetrwają, wiesz, jeszcze 10 lat, no. No dobra. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że to ja zaczynam. Ty następne pytanie wylosuj, dobra? Dobra. Otwarcie. Tak, to aż chyba, wiesz co, to aż muszę spojrzeć do mojej ściągi. Tak. Czy jest jakaś mocna życiowa historia, którą zanotowałeś w jednym ze swoich słynnych notesów albo telefonie, jak gdzieś to słyszałem o tym przejściu, ale później stwierdziłeś, że jednak jest może zbyt mocna, żeby to upublicznić? O, nie. Nie. Nie, jak już zanotowałem, to znaczy, że myślałem o niej jako... Nie zdarza ci się jednak wycofać z pomysłu, który ci wpadnie do głowy? Nie, zdarzy mi się długo dojrzewać do czegoś, więc jak stwierdziłem, że mam coś do powiedzenia na temat związków, to też zajęło mi jakiś dłuższy czas. Po prostu wcześniej wiedziałem, że nie chcę zrobić piosenki na ten temat, bo nie mam nic do powiedzenia za bardzo. I tyle, ale nie, nie ma takiej sytuacji za bardzo. Ostatnio się otworzyłem z tą terapią i wiele osób tak z przerażeniem mnie pyta o to, że utwór mój terapeuta i tak dalej, że to taki właśnie, wiesz, przyznanie się. W ogóle co to zmienia? No, ktoś się obrazi, ktoś coś napisze w internecie. No, nie jest tak, że będę chodził ulicą, napadnie mnie trzech chamów i powie, słuchaj, to dlatego, że nagrałeś utwór mój terapeuta. Lejemy się, nie? To jakiś kompletnie... Nie warto się autocenzurować. No dobra, czyli teraz losuję ja, tak? Bym prosił. Dobra, mamy... mieć czas. No i czasu dotyczy pytanie, czy w ogóle powiedziałeś w jednym z wywiadów, że strasznie narzekasz sam na siebie, że odpuszczasz książki przez brak czasu i chciałem zapytać o to, czy faktycznie masz jeszcze czas na coś poza muzyką i jeśli w ogóle tak, to czy masz jakieś specjalne triki, żeby rozciągać ten czas, żeby wcisnąć jak najwięcej rzeczy w niego? Nie, jestem strasznie chujowy w organizowaniu czasu, spóźniam się notorycznie, ale zawsze przychodzę. Nie odwołuję spotkań. To jest moja naczelna zasada. Czyli nie ma znaczy 5 minut czy 30, ale jesteś. Tak. No. Także ostrzegam, można się spóźnić na spotkanie ze mną. Albo mi ściemnić, że jest na 14 na przykład, jeżeli chcecie zacząć o 15. To jakieś takie wzajemne triki. Robię muzykę, koncertuję, zajmuję się alkopoligamią, piszę felietony. Trudno jest w tym wszystkim znaleźć czas na książkę, dlatego że kiedy jesteś przepracowany, no to masz ochotę na najprostszą rozrywkę, gdyż głowa chce odpocząć, nie chce kolejnej serii bodźców. I tu zaczyna się ta
wspomniana w utworze Book Please, właśnie higiena instagramowo-telefoniczno głupawa, że lepiej jest nie przyjąć tych informacji z telefonu, zakazać sobie tego, żeby przyjąć informacje z książki. No bo jeżeli masz głowę gotową na przyjęcie wielu, wielu liter, to można się umówić z samym sobą, że równie dobrze masz w tym momencie czas, żeby poczytać litery z książki. I jedne cię zubożą albo zostawią obojętnym. No bo nie jest tak, że wiesz, przyglądasz coś na Instagramie i o, fuck, to zmieni mój tydzień. No nie, zmieni to 2 do 3 minut, nie? Potem o tym zapomnisz. A 2 czy 3 strony w książce mogą zmienić dużo. No ale to jest teoria, przekuwać to na praktykę. Szczególnie na koncertach, gdzie wiesz, wszyscy leżą w ten sposób. Jak cały dzisiejszy dzień jechaliśmy z Rzeszowa i... no i mam taki kwartalnik książki i mam telefon i tak te dwa przedmioty biją się. Na szczęście kwartalnik książki jest dość duży, to jest taka duża gazeta i może napierdalać się z moim iPhone'em i coś tam przeczytałem. Ja myślałem, że może właśnie jakieś triki, bo mam dokładnie ten sam problem z książkami. Myślałem, że może mi jakoś pomożesz, ale to w sumie z tym Instagramem to już całkiem niezłe. Dobrze się zasypia też z książką, lepiej niż... Dlatego to ja się w ogóle boję, że za szybko się zasypię z książką. Nie, to zmień książkę. Dobra, to co, na zmianę teraz ty? Co my strach. Mamy? Strach, tak. Pytaliśmy, za co Mes kocha życie, a teraz zapytam, czego boi się ten typ Mes? No... wieloletnich zobowiązań na przykład. Temat mieszkania. No na przykład, jakbym się miał zobowiązać jakiemuś niemieckiemu bankowi, że będę z jego przyjacielem przez 30 lat, to nie. To mnie napełnia strachem, ale jestem też muzykiem, więc obstawiam, że jakby ktoś miał wiedzieć moją zdolność kredytową, to nie wiem, co by z tego wyszło, jak to w przypadku wolnych zawodów. Ale nie wiem, wbijam w to i w ogóle takie zobowiązania, że coś regularnie będę robił na przykład przez 20 lat. Aż masz ochotę nie robić tego, wiesz, od razu masz ochotę się nie zgodzić. To tak, załóżmy, no. Brzmi sensownie, teraz ja, tak? Dobra, co my tu mamy? Mamy ochroniarz Patryk. Gdybyś na jeden dzień mógł się wcielić w dowolny zawód, co by to było i dlaczego? W dowolny zawód? Tak. Ale że miałbym kompetencje, żeby go wykonywać. Tak, tak. No to z klucza takiego, wiesz, wojującego człowieka, który chce love your life i tak dalej, no to na przykład chciałbym się wcielić w rolę transplantologa na przykład, czyli w rolę mojego starego i uratować komuś życie, zobaczyć jak to jest. Albo jakby nie pykło i na przykład stracić życie pod skalpelem, to też myślę, że poważna rzecz. W rolę, no na pewno w rolę żołnierza, kurde. Zabić kogoś, sprawdzić jak to jest. Oczywiście w słusznej sprawie, no nie żołnierza, który wychodzi na ulicę z karabinem, opuszcza grup nieznanego żołnierza w Warszawie i idzie napierdalać ludzi o innych poglądach, tylko, no nie wiem, żołnierza w kampanii wrześniowej na przykład. Może tak. I mocno. Mocno no pewnie, no. Że powiem, że może chciałbyś być ochroniarzem w klubie. Bardzo nie chciałbym być ochroniarzem w klubie. Chyba, że miałbym dobrze wyglądać, ale po jednym dniu też by mi opadła ta tężyzna fizyczna i co? Forget about it, man. Nie, nie, żołnierz tutaj lepiej. Żołnierz, transplantolog, kierowca rajdowy, te rzeczy. No dobra. Chyba teraz była moja kolej. Co my tu mamy? Tak, ale to telefon. Czyli tutaj chciałem zapytać o klip do tego utworu też, w związku z żołądkową gorzką. To był taki przełom trochę w polskim hip-hopie wtedy, że tak otwarcie, nie? Ten sponsoring i product placement. I trzeba przyznać, że chyba wtedy to chyba było trochę nawet hejtowane, nie? A coś, co dzisiaj już jest totalną normą. Znaczy to jest totalną normą, o ile jesteś człowiekiem, który... jest artystą, który jest w stanie robić rzeczy, na które się umówisz. Takich ludzi w polskim rapie jest 1,5, wiesz co chodzi? Także nie sądzę, żeby to było normą. To może być normą jako jakaś taka jednorazowa sytuacja, że ktoś komuś, wiesz, podrzuci jakieś przedmioty, żeby on je obfotografował, ale ogólnie takich umów sponsorskich, konkretnych dealów na gruby hajs i na konkretne zobowiązania
jest niewiele w polskim rapie, dlatego że niestety, po pierwsze, wina jest po obu stronach. Korporacje boją się raperów, że przyjdą i będą obrzydliwi, a to są często ludzie, którzy coraz częściej, no bo raperów jest więcej, lepiej rapują, jakby ta średnia wzrosła. To są naprawdę czasem kulturalni, świetni ludzie, z którymi można nawiązać współpracę i nie ma co się tego bać ze strony ludzi z kapitałem. No ale ze strony raperów jest właśnie tak, że ci, którzy robią nam złą reputację, czyli jakieś, wiesz, postacie, które odwołują spotkania, odwołują rzeczy, na które się umówili, no to w całej grze to robi źle, bo potem ja idę na przykład do jakiejś firmy i chcę załatwić sponsoring dla kogoś albo umowę. Nie robię tego ja osobiście, tylko mam od tego ludzi, bo ja na przykład o 14 śpię, bo całą noc nagrywałem, ale idzie Stasiak i Witek i załatwiają to. A ci ludzie w tej wielkiej firmie mówią, wiesz co, my współpracowaliśmy z jednym raperem X i nie przyszedł, nie odbierał telefonu, marudził. To my już nie chcemy z raperami, więc wina jest po obu stronach. A sama żołądkowa gorzka, bo o to też chciałem zapytać, jako że też właśnie pamiętam jak zasłynęliście właśnie z bycia koneserami pomarańczowego trunku. Czy dalej to jest u was i u ciebie przede wszystkim na topie? Czy pozmieniało się trochę od tamtych czasów? Skrajnie się pozmieniało. Teraz na topie u mnie jest Bacardi i mamy samochód wyładowany Bacardi po brzegi. I również publiczność na koncertach korzysta z tego. Także bardzo cenię sobie tę współpracę. Ta współpraca żołądkową to była taka pierwsza sprawa i ona dość szybko wygasła, nie byliśmy w stanie uzyskać od nich tego, o co chodziło. Żołądkowa była dobra, bo to była taka sytuacja, która wchodziła na ciepło w zimie z gwinta, co miało znaczenie, kiedy nie było cię stać na drink w klubie, chciałeś się maksymalnie załatwić za mniejszy hajs, żeby ci było ciepło i tak dalej. Teraz wydaje mi się, że te wódki smakowe już jako całość mają trochę mniejszy procent niż taka prawilna woda. Także ja już w ogóle odchodzę od tego, pijąc rum Bacardi, bo gdybym w ogóle miał ochotę jakiegoś danego dnia na wódkę, to musiałabym mieć 40% i być dobrze zmrożona, a nie być jakąś taką dziwną, wiesz, 29. Nagle coś takiego się zaczęło dziać z tymi smakowymi wódkami, także nie miałem problemu, żeby odejść od tego klimatu. No dobra. Aha. Ta. Złe nawyki. Tak, to chyba już trochę o nich powiedzieliśmy, ale masz jakieś nawyki swoje, z których nie jesteś dumny, albo które cię po prostu denerwują w tobie, mówiąc krótko? No. Takie, o których można powiedzieć. Wiesz co, chujowo wychodzę z domu na przykład. Jak wychodzę z domu i mam coś, wiesz, znaczy nie wiesz, ale muszę napić się kawy. Jak nadużywam, wiesz, to znaczy, że potrzebuję kawy. Mam do zabrania na przykład 4 przedmioty. To jest telefon, kluczki do samochodu, klucze do mieszkania, klucze do studia. 4. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że mam 212. Więc zaczynam kręcić się po mieszkaniu, przestawiać przedmioty, myśląc, że tam jest przedmiot, którego szukam, jednocześnie zapomniawszy, że ten przedmiot, którego szukam, znalazłem 2 przedmioty wcześniej. I on już jest w kurtce, ale przez to, że kurtka jest na wieszaku, to nie mam tego w kieszeni, więc zaczynam się kręcić. Myślę, to może jednak jest tam na wieszaku. Tymczasem wyjąłem coś ze spodni, żeby zrobić miejsce na poszukiwania tego innego przedmiotu i tym samym odstawiłem ten, który już wziąłem. I tak przestawiam przedmioty, co jeżeli ktoś obserwuje to z zewnątrz i już jest gotowy do wyjścia, ma kurtkę, jest ubrany, sharp dress, po prostu gotowy na miasto, często to naprawdę generuje frustrację. Co kurwa robisz, Piotrek, co robisz? Bo chodzisz, zmieniasz punkty w mieszkaniu i nic się nie dzieje. Minęło 14 minut. I ja wtedy mówię, no wiem, jestem chujowy w wychodzeniu z domu i taka jest prawda. Także to jest nawyk, no. Ale stwierdzenie chujowy w wychodzeniu z domu bardzo mi się spodobało. List. Tak, czyli kolejny. Jakbyś miał napisać, czekaj, muszę sobie, jak dokładnie miało być. Jakbyś miał napisać list do samego siebie za 20 lat, czego byś sobie życzył? Mam nadzieję, że tego nie spierdoliłeś. Tak by się zaczynał. I bym powiedział, żeby czerpać z tego, że jestem 20 lat starszy, to co czerpię teraz z tego, że nie mam lat 19, czyli że mniej się przejmuję, łatwiej idę za
tą taką pierwszą emocją, która każe mi na przykład coś nagrać, bo wiem, że ona jest prawdziwa, a nie za tym, że na przykład ktoś podejdzie i powie, że wolałby, żebym coś tam i tak dalej. To sobie wyjdź, ciomuś, kup modelinę w sklepie plastycznym i sobie ulep swojego mesa. Daj mi być sobą, wiesz o co chodzi. I tak chciałbym dojrzewać, robiąc cały czas rzeczy, na które naprawdę mam ochotę i co do których nie oglądam się, czy to są ambicje moich rodziców. Z tego akurat udało mi się dość szybko wyleczyć i znaleźć swoją drogę jakby z całym szacunkiem dla swojej rodziny, jednak moją własną. Czy to jest, nie wiem, sugestia kogoś, kto jakoś tam sobie wyobraża moją przyszłość. Być w zgodzie ze sobą za 20 lat byłoby świetnie. Dobra. Ładnie to zamknąłeś, więc w nagrodę kolejna karteczka. Tak, Świetna nagroda. Smak życia, tak. Ale konkret tutaj będzie akurat dosłownie o smaku, bo to gdzieś też nawiązanie do wywiadu chyba bodajże z Jurkowskim, gdzie było trochę o gotowaniu. I chciałem zapytać, czy co lubi jeść i gotować ten typ mes? Jeść lubię mięso, gotować nie umiem. Umiem robić kanapki, jestem w tym, jak mniemam, jednym z trzech najlepszych ludzi na świecie. I proporcje, na które składają się moje kanapki, jeżeli chodzi o grubość masła, jeżeli chodzi o to, ile razy jest zawinięta wędlinka, czy przyprawa jest już na samym chlebie, czy jest na maśle, czy jest dopiero na pierwszej warstwie wędliny, czy też jest już na drugiej, ale jest inną przyprawą. I na to wszystko ląduje na przykład nadziwana papryczka. To jest taka, wiesz, gra wstępna. Potem są jeszcze lepsze kanapki. I tu moje kompetencje się kończą. Ale trzeba przyznać, że tak poetycko o kanapkach to chyba może nie mówił nikt. Nie, ja się po prostu na tym znam. Umiem też zrobić jakieś mięso, takie, że mielone, że idę do sklepu. Umiem to zrobić, zrobiłem to wielokrotnie w życiu, ale zawsze, kiedy czuję, że dłużej zmywam niż produkuję jedzenie i konsumuję, to następuje we mnie frustracja, że tyle... Zrobiłem taki rozpierdol w kuchni, żeby tylko coś zjeść? Nie, to nie jest fair. Teraz moja kolej. Uchyl szybę. Tak. Czyli teraz będzie G-funkowo i chciałem zapytać o twoje ulubione kawałki do fury. Tak dość prosto. Dobra, to na pewno będzie to Anderson .Paak z utworem Drugs. To jest głupi jak but. To jest chyba najgłupszy utwór, jaki nagrał Anderson .Paak. Ale jest świetny. Świetny. W sensie, gdyby Anderson .Paak nagrał tylko takie utwory, to bym go bardzo znielubił, że tak trwoni swój talent, bo jest to ogromny talent. Jest to gość, który gra na bębnach, jednocześnie napierdala, cały czas będąc w punkt. To się bardzo rzadko zdarza. Ale Drugs jest takim numerem do fury, że o Jezu, jadę czasem przez centrum Warszawy i myślę, że są określone grupy ludzi, które już słyszały ten numer kilka razy z tego samego samochodu i do głębi mnie nienawidzą, ale niestety to będzie zawsze głośno i zawsze przy uchylonej szybie. Drugs, no. To numer jeden, a będzie jeszcze jakiś numer dwa albo ewentualnie trzy? No jest jeszcze parę numerów Andrzeja Załuchy z bitami bodajże Krzyśmiera Dębskiego czy innego takiego właśnie wariata, który robił na syntezatorach też. Niesamowite stopy i werble w ogóle produkcyjnie na drodze do Ełku na przykład. Fantastycznie też to siada w aucie. Normalnie basy, wiesz, jak współczesne R&B nowoczesne po prostu napierdala. No dobra, mamy to. Teraz chyba twoja kolej. Nie wiem, gubię się w tym. Wiedzą, tak. Nie będę nawiązując do utworu, ale mówiąc o tak jakby pozytywnej stronie, jakbyś mógł sobie wybrać trzech artystów, których by chciał mieć w Alkopoligami. So, ja już nie muszę mieć artystę. Ja chcę współpracować z ludźmi, którzy są poważni, którzy mówią, że coś zrobią i to robią. I oczywiście byłaby to wspomniana Beyoncé, byłby to Pharrell Williams, Anderson .Paak, Jameson, w sensie ten pisany JMSN, Childish Gambino. No, Childish Gambino, Beyoncé i Pharrell by mi w zupełności wystarczyli. A w ogóle gdzieś ostatnio, gdzieś nie przeczytałem w ogóle jakiegoś porównania, że ktoś mówił, że ty tak tam takiego Childish Gambino trochę zaczynasz naszego lokalnego wyrastać. Znaczy on może wyrastać na lokalnego Mesa. Przypomnijmy, kto jest kurwa ile lat w grze.
No tak, racja. Po, w sensie, po tym wiadomo, na pewno. Ja nie mam kompleksu względem swojego języka. Mój język jest 40 razy trudniejszy niż jego i obstawiam, że kiedy napierdalałem podwójne w 2002, to on jeszcze wtedy, wiesz, nawet nie miał tego afro, które ma, jeszcze był pewnie jakimś tam małym murzynkiem z Atlanty, więc... To idzie w tę stronę. Punkt dla ciebie. Teraz dobra, teraz jest z mojej strony i co my tu mamy? Book Please, tak? Już o tej książce, już o tym kawałku, gdzie się powiedzieliśmy, ale chciałem zapytać, jaka książka, którą przeczytałeś, tak od razu po przeczytaniu, wiesz, zrobiła na tobie takie wow, że wpłynęła w jakiś sposób, nie będę mówił, że na twoje życie, ale że coś, wiesz, dała najbardziej do myślenia, którą byś tak szczerze każdemu polecił? Ja bym polecił jakieś książki o wschodzie, tak naprawdę. Robię to już jakiś czas, dlatego że na przykład to, co Stasiu pisze o wschodzie ostatnio, teraz czytam książkę Osiołkiem, gdzie sobie jedzie samochodem, który nazywa Osiołkiem, na wschód, do Rosji. Czy jak sobie podróżuje na Bałkany, czy jakiś tam Mariusz Wilk, który w Rosji nawet zamieszkał. O Jezu, świetnie śpiewa Rosalie, Jesus. Bo próba teraz jest Rosalki. Zajebiście. No, bo mało ludzi podróżuje w tamte kierunki, więc najpierw bym zaczął od książki, która w jakiś sposób dotyka. Swietłana Aleksiejewicz też jest świetna. Czasy second handu. Żeby zobaczyć w ogóle, skąd trochę jesteśmy. Na pewno Warszawa była, wiesz, pod wschodnim zaborem. To dziwne, że ludzie jeżdżą tylko na zachód. Niepojęte wręcz. Dobra. Powoli nam się wyczerpuje nasza magiczna kula. Tak jest. Nie potrzeba mi wiele. Tak, wiesz co, właściwie to na to pytanie już mi odpowiedziałeś wcześniej, bo tu miałem zapytać, jakie jest pięć rzeczy, bez których mes nie wychodzi z domu. Cztery już wymieniłeś, więc zostaje mi zapytać o piątą, jeśli taka jest. Jakieś prochy. Ja jestem lekomanem, tak raczej nie da się temu zaprzeczyć. Nie jestem alkoholikiem, ale jestem lekomanem, więc... Tu coś na ból głowy, tu jakaś witaminka, no i to mówimy o czasie, kiedy jestem zdrowy, więc... Okay. To nie chcę pytać, czy będzie chory, no mówię, no tutaj będzie była krótka odpowiedź, bo już odpowiedziałeś na to wcześniej. O, będę na działce. O działce na Mokotowie już słyszeliśmy, ale chciałem zapytać, czy faktycznie masz czas tam bywać i czy coś... czy i co tam uprawiasz? Nie tak często, jakbym chciał, ale uprawiam tam pisanie i czytanie. Nie ma tam prądu, więc to... Jak pisanie, to tylko z baterii, która starczy w laptopie na jakąś tam godzinkę, a czytanie, wiesz, analogowe. Czyli miałem też na myśli uprawę taką... A nie, no co ty, nie. Nie, czyli to typowa działka do... Nie masz tam rzodkiewki i ogórków? Nie. Wypoczynek przez pracę zupełnie do mnie to nie przemawia. Okay. Dobra, no i mamy ostatnie pytanie. Katuję stare płyty. Tak, katuję stare płyty, muszę zajrzeć do ściągi. Tak, no to tak jakby trochę zamknie nam ciekawą klamrą ten tribut, bo chciałem zapytać, czy wracasz do swoich pierwszych płyt i jak jeśli wracasz, to jak reagujesz, kiedy tego słuchasz? Nie, raczej nie wracam. Może do jakichś pojedynczych utworów, jak wydaje mi się, że coś podobnego już zrobiłem, to może, żeby zbadać ten temat na innym polu. Albo jakieś reedycja, na przykład... Reedycji Flexi posłuchałem, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Do swoich nie. Do starych płyt wielu artystów wracam. Do swoich nie. A masz... Kto to... Znaczy, kurde, w ogóle nawet ciebie... Bo wiesz, nie, na początku chciałem zapytać, jak właśnie pod kątem tego utworu o w ogóle ulubione stare płyty, ale stwierdziłem, że w twoim przypadku to po prostu był, musiałbyś wyciągnąć, wiesz, taki scroll po prostu i... Shitstorm informacji. A, jeszcze wiesz, w innym przypadku wracam do starych swoich płyt, jak staramy się dobrać coś do repertuaru, że o, może coś z zamachu. I patrzymy sobie na tracklistę, myślimy, o, to na pewno nie, to, o, może to. Tak jakby dobrania do repertuaru, bo gramy też starsze rzeczy. A jak się zmienia, tak miałem zapytać, bo właśnie jak mieliście próbę i słyszałem starsze utwory, to od razu mi się skojarzyło pytanie, jak dobierasz, wiesz, przy kolejnych turach, przy kolejnych płytach repertuar z poprzednich płyt, jak on się zmienia? Czy to starasz się stylistycznie dobrać do tego, co jest na nowej płycie, czy po prostu, a bo tego jeszcze nie graliśmy? No, bo tego jeszcze nie graliśmy i też jest szansa, żebym sobie przypomniał ten tekst, bo to jest naprawdę dużo słów do zapamiętania, więc
to kończąc, to który kawałek pamiętasz, że grałeś najdłużej na koncertach? Myślę, że rok później. I list. To jednak były ponadczasowe przeboje u nas. No, to już historia oceni, wiesz. Może umrę, a ludzie powiedzą, kurwa, umarł ten gościu tych dwóch chujowych kawałków, które absolutnie nie przetrwały próby czasu. Ale może wtedy docenią płytę Ała. Dobra. No to wyczerpaliśmy pulę naszych wróżb, także no fani, którzy nie znają twojej muzyki, mogą zdecydowanie teraz sprawdzić. Także no, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję za doskonały pomysł, naprawdę odświeżająca sytuacja, a uwierz mi, nie jestem w trakcie popołudnia, gdzie cokolwiek jest świeże, jesteśmy nieświeżymi ludźmi z nieświeżego busa, więc mam tylko nadzieję, że nie jebało tutaj. Nie, zdecydowanie nie. Dzięki.